donoszą, że CyberLife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów już od kilku lat, jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz, ale... Zbliżamy się teraz do stacji Ferry. Prosimy zachować ostrożność przy wysiadaniu. Przypominamy, że wszystkie androidy muszą stać w wyznaczonym do tego miejscu. Zamieśćcie, gdzie można być wolnym. Znajdźcie Rycho! Ej, ty tam. Masz jakieś drobne? Mów. Nie dziwi mnie to. No, na to wygląda. Wiesz. Wiem. Nieźle, nie? Ta, jasne. Zdzwonimy się.
tutaj masz jakieś drobne?
Witamy w Jerychu.